Pana zdaniem priorytetem rządu nie jest zdrowie? Zgadza się Pan z taką opinią? To jest trudne pytanie. Ja myślę, że my mamy kłopot z jedną rzeczą, z tym, że poziom debaty na temat zdrowia jest po pierwsze żenujący, po drugie absolutnie uwarunkowany politycznie. I to dość skutecznie blokuje jakąkolwiek dyskusję na temat sensownych zmian, które są po prostu w polskim systemie ochrony zdrowia potrzebne, dlatego że rozpoczęcie każdej rozmowy na temat tego, co z racjonalnego punktu widzenia powinno być wprowadzone, powoduje i ciągnie za sobą całą ferię populistycznych haseł, ostrzeżeń, narzekania na to, że taką czy inną ustawą wprowadza się tylnymi drzwiami konieczność odpłatności dla pacjentów i tak dalej, i tak dalej. To powoduje, że tak naprawdę o każdą sensowną zmianę w systemie ochrony zdrowia jest bardzo ciężko. Proszę powiedzieć, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Pan już w ubiegłej kadencji jako wiceminister próbował właśnie wprowadzić te dodatkowe ubezpieczenia. No właśnie, to jest dobry pomysł? Znaczy, Polacy będą je kupować? Znaczy Polacy dzisiaj prywatnie na ochronę zdrowia wydają 30% wszystkich wydatków, które mamy w systemie. Tak? W związku z czym w moim przekonaniu to nie jest w ogóle pytanie, tak? czy Polacy będą wydawać na prywatną ochronę zdrowia, bo już wydają, bo jeżeli weźmiemy całą pulę środków, która jest w systemie, to około 30%, czasami troszeczkę wyżej, czasami troszeczkę mniej, ale około 30% to są środki prywatne, wydawane przez Polaków, wydawane przez pacjentów. Kwestia oczywiście taka, w jaki sposób one są zorganizowane. Ja wychodzę z założenia, że ubezpieczenia są cywilizowaną formą wydawania pieniędzy w przeciwieństwie do płatności out of pocket, z którymi mamy do czynienia najczęściej. Czyli przychodzę do lekarza, ponieważ gdybym chciał skorzystać z systemu publicznego, to dowiaduję się, że kolejka na NFZ jest 2 albo 3 miesięczna, w związku z czym udaję się do poradni prywatnej albo wręcz tej samej poradni i korzystam ze świadczenia prywatnego, płacąc za wizytę. Ubezpieczenia dodatkowe pozwalają na ściągnięcie tego odium w taki sposób, że nie muszę wypłacać całej kwoty, tylko część pieniędzy w formie składki i to jest zdecydowanie bardziej cywilizowane i zdecydowanie bardziej w XXI wieku. Natomiast musimy pamiętać także o drugim aspekcie tej sprawy, czyli tym, że wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń skutecznie może zredukować kolejki do publicznego systemu ochrony zdrowia. No właśnie, bo opozycja na pewno powie, że te dodatkowe ubezpieczenia to będą dla bogatych. No nie, tylko że znowu, no mamy sytuację taką, no to już tego typu hasła słyszeliśmy przy poprzednim obrocie z projektem ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach. Natomiast no, pytanie jest takie, czy chcemy się kłócić z rzeczywistością i negować rzeczywistość, bo nam się nie podoba, czy też zgadzamy się, że ona istnieje i staramy się ją w jakiś sposób ucywilizować. Jeżeli dzisiaj Polacy wydają 30% całkowitych wydatków na ochronę zdrowia, jeżeli 30% całkowitych wydatków na ochronę zdrowia to są wydatki prywatne i taka jest rzeczywistość, no to powinniśmy zmierzać do tego, żeby te wydatki móc zaprząc do tego, żeby one systemowo funkcjonowały jak najlepiej, tak? Bo zlikwidować ich pewnie nie zlikwidujemy, w związku z czym te płatności są dzisiaj. Oczywiście nie każdego stać na dodatkowe ubezpieczenie, ale dlatego też ideą dodatkowego ubezpieczenia nie jest zabieranie czegokolwiek z systemu publicznego, tylko możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia albo na te świadczenia, które są wykonywane w ramach systemu publicznego, ale do nich jest długa kolejka i tutaj jest możliwość skrócenia tej kolejki, albo do tych świadczeń, gdzie gwarancji państwa nie ma, tak? Czyli mamy cały zakres opieki stomatologicznej, refundacja części ceny leków i tak dalej, i tak dalej. Myśli pan, że te dodatkowe ubezpieczenia wejdą w życie w tej kadencji? Znaczy ja bardzo bym chciał, aczkolwiek spodziewam się, że po ostatnich dyskusjach z ostatnich kilku tygodni na okoliczność tego, że wprowadzenie ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu będzie się wiązało z koniecznością zmian w koszyku świadczeń gwarantowanych, moim zdaniem nie będzie się wiązało i nie może się wiązać, natomiast ta dyskusja poprowadzona w taki sposób no, może niestety w sposób skuteczny zagrozić wejściu w życie tego projektu. To niedobrze, bo jesteśmy jedynym chyba krajem w Unii Europejskiej, w ogóle w Europie, gdzie nie ma tych dodatkowych ubezpieczeń. Znaczy, nie ma systemów porównywalnych tak naprawdę, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Tak? Natomiast na pewno jest tak, że w znakomitej większości państw Unii Europejskiej możliwość do ubezpieczenia się w takiej czy w innej formie istnieje, to prawda.